Czołem, witam was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj. Z tej strony Drozo, a to jest seria Bossy. Dzisiaj wybierzemy się na trzeciego z kolei bossa Falconów w drodze do naszego głównego bossa, czyli Grandmaster Oberona, a będzie to Grand Chaplain Gunder. Ta droga, którą ja wam teraz pokazuję, jest to najkrótsza droga do tego bossa, ale nie będziecie mogli z niej użyć, nie będziecie mogli przejść przez tą bramkę, jeżeli nie zabiliście dwa poprzednie bossy. A jak zabić dwa poprzednie bossy i w ogóle jak tutaj zrobić, żeby odblokować tą bramkę, ja pokazuję w swoim filmiku z Huntu w tej miejscówce. Oczywiście załączę go wam w komentarzu. A co do naszego bossa, ma on 18 tysięcy HP, daje nam 14 tysięcy expa. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć o nim, to jest to, że jest odporny aż w 80% na fizykę, więc musimy wybrać jakiś inny żywioł. A na wszystkie inne jest neutralny, więc już nie ma znaczenia, który inny bierzemy. Na pewno nie możemy go atakować z fizyki. Co do Lota, to Tibia Wiki twierdzi, że lecą z niego Falcon Shield, Falcon Longsword, Falcon Plate i Falcon Mace, czyli bardzo, bardzo drogie itemki, oczywiście bardzo rzadko. Tibiopedia natomiast tego nie potwierdza, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, czy te itemki lecą z niego, czy nie. Najlepiej samemu się przekonać i pochuncić trochę te bossy i może kiedyś wypadnie nam któryś z tych itemków, oczywiście jest to ekstremalnie rzadki przypadek, ale jak już tam wypadnie, no to będziemy bardzo bogatymi graczami. Co do tego mobka, jeszcze oczywiście on bardzo silno bije, myślę, że tak około 2000 HP może nam nawet zabrać, jeżeli będzie miał farta. Ja wziąłem sobie tutaj ze sobą summona, ale tak naprawdę nie jest on jakoś szczególnie potrzebny, bo ten boss nie jest aż tak bardzo trudny. Oczywiście jest twardy, ale bez przesady, po chwili bicia spokojnie go położymy. Został on oczywiście wprowadzony do Tibii wtedy, kiedy powstał Zamek Falconów i było to lato tamtego roku, czyli 2018 roku i była to Tibia 11.8. To chyba tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.